Dobrze, więc jak jeszcze raz wam powtarzam, podział Sudetów. Sudety zachodnie, środkowe i wschodnie. Ciekawe, po kogo przyszli tym razem. No, ja nie wiem w ogóle, co się dzieje w tej szkole. Dzień dobry, jesteśmy z policji, przyjechaliśmy po niejaką Tiffany Blue. Tiffany? Co się stało? W czym mogę pomóc? Chcielibyśmy zabrać na komisariat Tiffany Blue. Chcielibyśmy ją przesłuchać. Dobrze, skoro tak. Tiffany? Idziemy. Nazywasz się Tiffany Blue. Masz 18 lat i chodzisz do klasy z Luną Shortwell, prawda? Tak, to prawda. Czy masz coś wspólnego z tym, iż Luna pożyczyła pieniądze od Marsa? Nie, nie wiem, o czym panowie mówią. Mogę już sobie iść? Poczekaj, młoda damo. Wiemy, że to ty nakłaniałaś Jenny, żeby nakłoniła Lunę do pożyczenia pieniędzy od Marsa. Ach, niczego mi nie udowodnicie. A więc jednak, masz coś z tym wspólnego? Może mam, może nie. Czemu chciałaś, żeby Luna pożyczyła pieniądze od Marsa? Ponieważ wiedziałam, że to wtrąci ją w tarapaty. Czy jednak nakłaniałaś ją do tej pożyczki? Osobiście nie. Tak, Jenny. Jenny to zrobiła. Ach, poprosiłam ją o to. I tyle. Mamy trochę inne fakty na ten temat. Podobno szantażowałaś ją. Ja miałabym szantażować Jenny? Niby dlaczego? Żeby ona nakłoniła Lunę i żebyś ty pozostała czysta. Zagroziłaś jej, że wyjawisz jej sekret całej szkole, jeżeli nie zrobi tego, o co ją prosisz. Tak, w sumie to prawda, ale gdyby Luna nie chciała pożyczać tych pieniędzy, nie zrobiłaby tego. Dobrze, więc sprawa rozwiązana. Teraz powiem ci, jak to się wszystko przedstawia. Ty uknułaś plan, w którym Luna wpada w tarapaty przez to, że pożyczyła pieniądze od Marsa. A żeby było łatwiej i żeby ona dała się na to nabrać, poprosiłaś Jenny o pomoc, a właściwie szantażowałaś ją, żeby Luna zrobiła to, czego ty chcesz. Zgadza się? Tak. Dobrze. Jeszcze tylko została jedna sprawa. Jakie miałaś do tego motywy? Czemu chciałaś, żeby Luna wpadła w tarapaty? Wiemy, że jej nie lubisz, ale jakiś musi być powód, prawda? Nienawidzę jej. I wszystko zaczęło się już dawno temu. Ona zawsze była dla mnie wredna, postanowiłam jej się za to odpłacić. Co takiego zrobiła Luna Shortwell? To wszystko zaczęło się jeszcze w podstawówce. Kiedy mieszkałyśmy obie w Petville. Kiedy byłam w podstawówce, nie byłam ani popularna, ani bogata. Tak naprawdę wszyscy mną pamiętali. Najbardziej pamiętała mną ta paczka. Luna. Różyczka. I Coli. Ciągle się ze mnie śmiały i dokuczały mi. Tak naprawdę nie wiedziałam dlaczego. Nie miały chyba żadnego powodu, bo wtedy jeszcze nie byłam wredna dla Luny. Jednak moje upokorzenia powtarzały się coraz częściej. O Jezu, jaka ty jesteś niemodna! Spójrz tylko na siebie, dziewczyno. Co ty robisz w ogóle w tej szkole? Ale kiedy tylko zbliżał się ktoś z nauczycieli, one uciekały i nikt nie wierzył moim wyjaśnieniom. Nie bądź śmieszna, to najlepsze uczennice w szkole. One zawsze są dla wszystkich przemiłe. Nie miałam się komu zwierzyć. Przez nie cała szkoła zaczęła mnie źle traktować. Już niedługo przez nie cała szkoła nazywała mnie gnom. To była moja ksywka, ale nienawidziłam jej.
Już wtedy postanowiłam sobie, że się im za to wszystko odpłacę. Ale najbardziej Lunie, ponieważ to ona przewodziła tej ich bandzie. I kiedy dowiedziałam się, że ona jest razem ze mną w szkole, wiedziałam, że muszę to jakoś wykorzystać. No i to wszystko. Wszystko, co chciałam opowiedzieć. Czy teraz mogę już pójść? Niestety musimy ciebie zatrzymać. Przygotować tyle dla Tiffany Blue. Sama potrafię iść. I kolejna sprawa rozwiązana. Teraz przed nami tylko proces. Nancy, naprawdę zobacz, co się dzieje w tej szkole. Ile osób zabrali na komisariat. Ogarniasz to? No. Ciekawe, co zrobili. Słuchajcie, ogarniacie w ogóle, co się dzieje w tej szkole? No, totalnie. O, ogarniacie, że oni wszyscy mogli zrobić coś złego? No wiesz, coś złego może tak, ale żeby aż przestępstwo, to już chyba lekka przesada. Poza tym, weźcie ogarnijcie, Luna, taka cicha woda, co nie? Gdzie jest Tiffany? W ogóle ogarniasz to w naszej szkole? Taka akcja? Cała szkoła już o tym gada. Już właśnie w ogóle. Poza tym czytałam coś tam, że nasza szkoła podobno jest najlepsza w kraju. Teraz chyba to się na pewno zmieni. Słuchaj, Rick, to teraz ich wszystkich aresztowano. To jest dla mnie wielka szansa. Idę do Alice. Wywołałeś jaka szansa? Ona jest teraz w szoku i ja ją będzie. Mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz. Jesteś jeszcze na mnie zła? Za tamto? Nie, ja wiem, że chciałaś dla mnie dobrze, tak? Chciałaś, żebym się już nie smuciła. Na początku byłam bardzo zła, bo tak nie wierzyłam w siebie. Myślałam, że tylko chcesz mi pokazać, że nie chcesz mnie na prawdziwego chłopaka. A to nie tak. Ty chciałaś, żeby mi było dobrze. Tak bardzo się cieszę, że tak uważasz. Może wpadniesz dzisiaj do mnie po lekcjach. Pogadamy i w ogóle. No, dobra. A jutro może skoczymy do tej kawiarenki? Wiesz, jutro mam angielski, ale może pojutrze. Co ty na to? W porządku, zapomniałam, przecież ja chodzę z tobą na angielski. Pamiętacie, że jak się z nią przyjaźniłam, co nie? To ona nigdy nie zrobiła takich rzeczy. Ona nawet bała się pójść na wagary, czy... Nie wiem, z wszystkim tak się szczypała. Musiała się tak zmienić, kiedy przestałyście być przyjaciółkami. To dobrze, że z nią zerwałaś przyjaźń, bo jeszcze ciebie by wciągnęła w jakieś bagno. Masz chyba rację.